Witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować oto te produkty, które tutaj widzimy. To są taśmy w pisaku. Zakupiłam je w Empiku w cenie 6,99, tak jak widać. Normalna cena to 14,99. Z tego co widziałam, były dostępne 4 różne wzory. Ja wybrałam z motywem piesków, takich szczeniaczków. Oraz z motywem sówek. Widziałam, że były jeszcze dostępne wersje dwie i jedna była z kotkami, natomiast druga była z takimi stworkami, potworkami śmiesznymi. Obejrzyjmy sobie najpierw produkt z bliska. Tak jak mówiłam, produkt jest dostępny w Empiku pod nazwą taśma dekoracyjna w pisaku. Szerokość takiej tasiemki to 6 mm, natomiast długość ma 4 metry. I to jest tak naprawdę, tu jest mowa o pisaku, natomiast jest to bardziej taki, to bardziej przypomina nam korektor. Co mamy z tyłu napisane? Taśma dekoracyjna w pisaku, do scrapbookingu, do zdobienia zeszytów, pamiętników i czego tylko chcesz. Tu mamy instrukcję obsługi oraz informacje, jak postępować z produktem. Importerem jest Empik. Cena, tak jak wspomniałam, 14,99. One obecnie w tej chwili są po 6,99. No dobra, no to otwieramy produkty. Zobaczymy, jak się prezentują z bliska. Tak prezentują się z bliska i zaraz zobaczymy, jak będą te taśmy wyglądać na papierze. Są takie klikalne. O, ta końcówka wygląda tak jak w korektorach. I to się chowa. Tak prezentują się z bliska te tasiemki. Ogólnie rzecz biorąc powiem, że one wyglądają fajnie. Jednakże mam taką uwagę, bo to jest taka po prostu zawiłość, tak jak w zwykłych korektorach. Jeżeli za szybko przejedziemy, to niestety ta linia jest urwana. I to jak zobaczymy w drugim rzędzie, w tym tutaj, tak, urwało nam po prostu tych sówek, tak. Tutaj też było jakieś takie zahaczyło się. Ogólnie rzecz biorąc powiem, że one fajne są. No dobra, a tutaj sobie nawet zgrałam by Ato Art. I tak jak widzimy, spokojnie można po tym pisać, czyli bardziej można to traktować jako taki korektor, po prostu, jak korektor, po którym możemy sobie bazgrać i pisać. Ogólnie dla mnie produkt jest bardzo fajny. Tylko po prostu w momencie nakładania warstw tych sówek, piesków, jakiegokolwiek motywu, radzę to robić wolno. Wolno i dokładnie. Jedyny minus, może nie minus, należy po prostu warstwę takiej tasiemki nakładać bardzo powoli, bardzo starannie, gdyż później mogą wystąpić takie nierówności, gdzieś się kształt nie pojawi cały, albo gdzieś utnie. To mogę porównać do zwykłego korektora, praktycznie do każdego korektora w taśmie, gdzie śpieszymy się, robimy to niedokładnie, no i ta linia zawsze też nie wychodzi równo. I tutaj można powiedzieć, że jest ta sama sytuacja. Jeśli chodzi o takie finalne podsumowanie, to jak dla mnie produkt fajny, mogłaby cena być trochę jeszcze niższa, bo powiem Wam, że tego typu produkty widziałam na AliExpress i one osiągały cenę 1 dolara, więc jeżeli spojrzymy na obecny kurs dolara, który kształtuje się na poziomie 3,50-3,60, to tak naprawdę czekając 2-3 tygodnie możemy sobie kupić już dwa produkty. I więc albo dokupię te
dwa zestawy jeszcze, dwie wersje w Empiku, albo poszukam już na AliExpressie, bo wiem, że produkt już mi się spodobał i będę chciała więcej. Więc jeżeli zastanawiacie się, widzieliście w Empikach, no to spróbujcie, kupcie nawet jedną sztukę na wypróbowanie, może się Wam spodoba. No i co? I do mnie to byłoby tyle. Zapraszam na kolejny filmik. A może Wy chcecie, żebym coś przetestowała? Podrzucajcie mi jakieś pomysły w komentarzach. Może coś widzieliście. A może już ja coś mam, czego jeszcze nie robiłam i czeka filmik gdzieś po prostu na mojej liście filmów do zrobienia. Tak. Więc piszcie w komentarzach. I co? I do zobaczenia. Pa, pa!